8 marca wydanie specjalne Telewizja Republika. To jest, proszę Państwa, 13 dzień wojny, którą Rosja wytoczyła Ukrainie. Ostatnio od kilku dni zabija głównie ukraińskich cywili. Dzisiaj chociażby rakieta wpadła do piekarni, zabijając kilkanaście osób. Ludzi, którzy po prostu poszli po chleb. W tej trudnej sytuacji dyplomacja na najwyższym biegu. Premier Mateusz Morawiecki właśnie leci do Londynu. Potem będzie w Oslo rozmawiał z władzami tego kraju. My zapraszamy Państwa na briefing. On był przed wylotem, więc dosłownie kilka minut temu się zakończył. A my go... Londynu, a później do Oslo. Jest z nami pan premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowni Państwo, udaję się znowu na wizyty do stolic europejskich po to, żeby wzmacniać pakiet sankcji. Polska aranżuje ten pakiet sankcji, współdziała tutaj bardzo blisko z naszymi sojusznikami. Dzisiaj udaje się do dwóch krajów, które nie są krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ale są bardzo ważnymi krajami członkowskimi NATO. Polska wzmacnia wschodnią część Paktu Północnoatlantyckiego. Z naszymi sojusznikami, bliskimi sojusznikami, takimi jak Wielka Brytania i Norwegia, będę właśnie rozmawiał o tym wzmocnieniu. Ale będę też rozmawiał o tym, w jaki sposób rozmontować machinę wojenną Putina. A rozmontować machinę wojenną Putina my od naszej strony działaniami pokojowymi możemy tylko poprzez sankcje. Tylko poprzez bardzo mocne, zdecydowane sankcje. I dzisiaj już te sankcje uderzają w gospodarkę rosyjską. Ale żeby to uderzenie było skuteczne, musi być konsekwentne, musi być mocne, musi być długotrwałe, jeżeli te działania wojenne będą kontynuowane. Stąd propozycje szczelnych sankcji, sankcji zdecydowanych, sankcji, które będą kosztowały bardzo, bardzo dużo. Dlatego też rozmawiam w Europie Zachodniej o odcięciu Rosji od finansowania. Odcięciu od finansowania poprzez sprzedaż ropy, którą można zastąpić w innych krajach. Sprzedaż gazu, którą stopniowo też można zastąpić w innych krajach. Tak jak Nord Stream 2 był symbolem pewnego uwiądu, pewnej niemożności działania, słabości Zachodu, tak Baltic Pipe, czyli gazociąg bałtycki, który Polska buduje do Norwegii, dzisiaj tam się właśnie udaje. Jest symbolem niezależności, suwerenności Polski, niezależności od Rosji, od szantażu gazowego, czyli tego wszystkiego, co pozwoliło Putinowi zbudować machinę wojenną. Szanowni Państwo, Putin, Rosjanie mordują niewinnych ludzi. Zniszczmy tę jego machinę wojenną, która pozwala mu mordować niewinnych ludzi. To jest nasz podstawowy cel. I jeszcze jeden cel mojej wizyty dzisiaj w Londynie, wieczorem, po południu wieczorem w Oslo, jutro w Wiedniu. To jest także cel, o który sami nasi sojusznicy pytają. A mianowicie, w jaki sposób mogą nam pomóc w tym wielkim dziele przyjmowania uchodźców. Bo dziś ratujemy również i my życie kobiet, dzieci. Ratujemy od bomb, bo wiemy, co stało się w piekarni w Makarowie. 13 osób zginęło od ataku bombowego, bestialskiego ataku bombowego Rosji. Wiemy, co dzieje się na ulicach ukraińskich miast. My, ratując to życie, dzisiaj organizujemy tą pomoc. Aranżujemy tą pomoc. I wiele krajów Europy, świata dzwoni do mnie, do pana prezydenta, dzwonią do naszych dyplomatów, w jaki sposób mogą pomóc. I my z tej pomocy również skorzystamy, tak żeby to nie budżet państwa polskiego był przede wszystkim obciążony tą pomocą. Ale dziękuję wszystkim Polakom, którzy tak szczodrze otwierają swoje serca dla pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Dziękuję bardzo. Bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli są pytania, bardzo proszę, panie redaktor. Dzień dobry, Tomasz Fęska, Radio Tok FM. Panie premierze, skąd wrzutka w przepisach o pomocy Ukraińcom, o bezkarności urzędniczej i czy te przepisy powinny zniknąć z tej ustawy, z tego projektu?
Panie redaktorze, szanowni państwo, proszę się zastanowić nad tym, jak wygląda działanie w sytuacji kryzysowej. Otóż bardzo wielu samorządowców, także samorządowców z Platformy Obywatelskiej, prosiło nas o włączenie następującego przepisu. Przepisu, który można porównać do działania na przykład strażaka. Strażak, żeby ratować życie dziecka, musi wyłamać drzwi, wybić szybę. Czy ma się zastanowić nad tym, czy warto wybić szybę i wyłamać drzwi, żeby ratować życie ludzkie? No chyba nie. Jest dobro wyższe i dobro niższe. I tutaj, w takiej sytuacji, jak sytuacja wojenna, nie ma się nad czym zastanawiać. Nie ma to nic wspólnego. Ja adresuję to moje zdanie przede wszystkim do opozycji, która próbuje w bardzo nieładny, nieuczciwy sposób narzucać inną narrację. Nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek działaniem o charakterze korupcyjnym. Takie działanie będzie ścigane dokładnie tak samo jak do tej pory. Natomiast na wniosek samorządowców, na wniosek urzędników, po to, żeby mogli podejmować decyzje ratujące życia. Zastanówcie się, co robicie. Ci wszyscy, którzy próbujecie to zupełnie postawić na głowie, ten przepis. Po to jest potrzebny taki przepis. On obowiązuje w bardzo wielu państwach Europy Zachodniej. Jest to normalny przepis, który daje możliwość działania urzędnikom, funkcjonariuszom i raz jeszcze podkreślę, jakiekolwiek działanie o charakterze przysporzenia korzyści osobistych czy korupcji jest absolutnie wykluczone. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Rafał Podocki, TV. To jest, była poranna konferencja premiera, który dzisiaj leci do Londynu, potem do Oslo. Oba kraje są poza Unią Europejską, ale są bliskimi sojusznikami Polski. Beata Kempeł, deputowana Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. No to posłuchajmy, jak wygląda reakcja Unii Europejskiej na tą wojnę na Ukrainie. Może zacznijmy od takiego ogólnego wrażenia. Oni są zaszokowani tym, jak to wygląda, jak wygląda wojna toczona według najlepszych czy najgorszych tradycji armii rosyjskiej. My to pamiętamy od 1792 roku i sytuacji, w której Suworow, słynny niemiecki, rosyjski generał, podawany tam za wzór, wyrżnął Pragę. Dziesiątki tysięcy kobiet, dzieci, starców, tak po prostu, żeby zastraszyć Polskę. Więc trudno się dziwić, że jego następcy robią to samo w Kijowie. Na pytanie pana redaktora odpowiem tak. I tak, i nie, w zależności od tego, kogo to dotyczy. Otóż część na przykład eurodeputowanych, bo tu też wypowiem się, ponieważ jestem w Europarlamencie, rzeczywiście z wielkim zaniepokojeniem, też niektórzy z wielkim szokiem obserwują to, co się dzieje na Ukrainie, ale i też to, co się dzieje w Polsce w związku z tą wojną, bo tutaj trzeba wiedzieć, że Polska w tej chwili ponosi też bezpośrednio skutki tej wojny z powodu napływu fali uchodźców. To jest jakby pierwsza rzecz. Ale druga, podczas już kilku spotkań widzę, że jest też spora część, która kompletnie nie rozumie, jaki jest modus operandi Putina, jak on działa, jak Rosja sowiecka potrafiła przez lata działać i jakie są metody tego działania. I kupują różnego rodzaju fake newsy. Kupują, oczywiście mówię w cudzysłowie, różnego rodzaju fake newsy, jak te, które pojawiły się w ciągu przed kilkoma dniami, że oto Polska nie wpuszcza uchodźców, którzy są z innych krajów niż z Ukrainy. No trzeba było to bardzo spokojnie, bardzo cierpliwie, a czasami bardzo ostro tłumaczyć, żeby poznali, w jaki sposób działa również machina propagandowa. Bo to są ludzie, którzy nie odróżniają ale teraz uchodźców z prawdziwej wojny. Pewną grę. Ale jedna rzecz, panie doktorze, to jest ta kwestia jakby tych odczuć, to jest ważne, dlatego że potem tak przebiega dyskusja. Dzisiaj w parlamencie rozpocznie się dyskusja o godzinie 15:00. Będzie punkt dotyczący właśnie sytuacji na Ukrainie. Będziemy brali czynnie tutaj udział w tej dyskusji. Dzisiaj rano również za chwilkę po programie z państwem będę miała spotkanie z komisarzem do spraw właśnie pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, panem komisarzem Lenarczyciem. Współpracowaliśmy, współpracuję z panem komisarzem w sprawie innych krajów. Chcę pokazać ten przykład Libanu, który
poniósł naprawdę niesamowite skutki wojny w Syrii i my bardzo podobny model przyjmujemy, dlatego że my przyjmujemy uchodźców pod swój własny dach, nie budujemy obozów, więc też chcę o tym rozmawiać, że tutaj ta pomoc Unii Europejskiej jest absolutnie niezbędna, z tym, że ona musi być też skuteczna. Te pieniądze nie mogą się rozejść próżni, tylko muszą trafić tutaj, gdzie te koszty są rzeczywiście ponoszone. O tym chcę dzisiaj też również rozmawiać. Ale panie redaktorze, sankcje, o tym, o czym tutaj mówił pan premier i słusznie w kwestii sankcji, bo tylko sankcje, Putin się liczy z silnym. Jeżeli te sankcje będą wprowadzane połowicznie, to on się po prostu będzie w tym bunkrze śmiał i będzie robił swoje. Nie może być tak, że jeżeli jest hasło również z ust pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, pamiętam, jak mówiła o tym również podczas spotkania naszego w Brukseli pierwszego, kiedy przemawiał również pan prezydent Zełenski. Powiedziała, że Europa musi być wolna od rosyjskiego gazu, a także opowiedziała się jednoznacznie kwestii sankcji. Co się dzieje? Okazuje się, że sankcjami, jeśli idzie o odcięcie z systemu SWIFT, jest objętych tylko kilka banków, a te, które są kluczowe, pozostają bezkarne. W tej sytuacji możliwość szybkiego transferu różnego rodzaju środków, szczególnie oligarchów oraz tych, którzy wspierają Putina, jest możliwe. Więc no to wszystko trzeba bardzo mocno uszczelnić i wyjaśnić, że Putin, otrzymując takie połowiczne sygnały, znając procesy propagandy, będzie po prostu jedno, jeszcze bardziej brutalny na Ukrainie. Czy się słyszymy? Tak, bo słyszę, rzeczywiście tak. Sankcje wobec Rosji, rosyjskich przedsiębiorstw, od oligarchów czy samego Putina powinny być jak najostrzejsze. Ja ciągle mam wrażenie, że te sankcje wobec Rosji to będą dokładnie ich taka historia jak 5000 niemieckich hełmów, które przez 2 miesiące jechały do Kijowa i w końcu przewiózł je prywatny człowiek, a idioci z Deutsche Welle opisali, w jaki sposób to zrobił. No, trudno określić tych ludzi jako dziennikarzy, jeśli podają takie szczegóły. Oczywiście wszyscy musimy dzisiaj w Europie, począwszy od nas polityków, jak i przede wszystkim też tych, którzy dają komunikat do społeczności międzynarodowej, o wielką odpowiedzialność, dlatego że bardzo dokładnie to wszystko jest analizowane na Kremlu i przekazywane Putinowi. W zależności właśnie od tego typu, delikatnie mówiąc, bardzo nieodpowiedzialnych zachowań, te skutki będą jeszcze bardziej dotkliwe dla Ukrainy i będzie to rozuchwalało Putina, jeśli idzie o kwestie dotyczące czy ewentualnych rozmów, choć nie wiem, no uważam, że te rozmowy w tej chwili mogą być zupełnie bezskuteczne. Ja chciałem jakby na co innego zwrócić uwagę, bo kanclerz Scholz powiedział, że raczej nie będzie embarga na rosyjską ropę i rosyjski gaz. My sobie możemy tutaj dowolnie opowiadać, pocieszać się, klepać po plecach, a pieniądze do Moskwy jak płynęły, tak będą płynąć. I oczywiście tutaj kluczowe jest zachowanie Niemiec i uważam, że w tej sytuacji, w zależności od tej postawy Niemiec, będzie albo mniej, albo więcej ofiar na Ukrainie. Niestety jasno muszę to stwierdzić, dlatego że tak jak powiedziałam, Putin, mając dalej możliwość robienia interesów, a więc w ten sposób również budowania swojej potęgi militarnej, bo tak należy to rozumieć, bo takie to są procesy, a także utrzymywania swojego reżimu, będzie jeszcze bardziej bezwzględny na Ukrainie. Dokładnie. I może sięgnąć to po nasze kraje. Rosyjscy dyplomaci przed rozpoczęciem tego konfliktu, kiedy grożono im sankcjami, mówili, co oni mogą zrobić na sankcje, a my to, co oni mogą robić na sankcje, my robimy. Dokładnie, w miejscu, gdzie myślę, król chodzi piechotą. Rozmowy z Niemcami są niezwykle ważne, dlatego że tak jak powiedziałam, interesy interesami, ale w tej chwili bezpośrednio są zagrożone granice Unii Europejskiej i ta inwazja może iść dalej. Uzależnianie od dyktatora kolejnych części Europy jest z działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. O rozliczenia tych niemieckich polityków. No, jeśli tego chcą, to niech dalej te gry. Czy są, pani poseł, jakieś wezwania, by rozliczyć tych niemieckich polityków, którzy przez 20 lat, a zwłaszcza po roku 2014, kiedy doszło do siłowej zmiany granic w Europie, dalej wspierali rosyjski przemysł, dalej wspierali rosyjskie interesy, no i nie robili tego za darmo, jak można się spodziewać, i podejrzewam, że doskonale o tym wszyscy zainteresowani wiedzieli.
Tak, no jeżeli chociażby oglądamy informacje, które państwo przekazujecie w Republice, także również media prawicowe podają te powiązania personalne, szczególnie jeśli chodzi o niemieckich polityków i o Gazprom i inne przedsiębiorstwa, które dotyczą polityki i działań gospodarczych w energetyce, no to niby moglibyśmy powiedzieć, że to nie dziwi, aczkolwiek jest to gorzka prawda. Natomiast trzeba odrobić lekcje i teraz jest pytanie, czy Niemcy, Francja i ci najwięksi gracze odrabiają lekcje z roku 2014, kiedy po raz pierwszy Putin tutaj pokazał swoją siłę na Ukrainie i zajął Donbas. No właśnie, bardzo dobre pytanie. Czy na przykład... Wtedy właśnie Putin przyglądał się, jak będzie reagowała Europa, jak będzie reagował świat. I te fasadowe, w tamtym czasie skrajnie fasadowe zachowanie, jeśli idzie o ten wolny świat, demokratyczną i wolną Europę. Pani poseł, zostało nam 4 minuty, ja chcę zadać jeszcze dwa ważne pytania. Pierwsze jest takie. Kiedy dostaniemy pieniądze z funduszu Krajowego Planu Odbudowy i co będzie, jeśli dalej ta decyzja będzie przeciągana? Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie spokojnie patrzeć, jak europejskie pieniądze idą do Niemiec, Francji, no tych najbiedniejszych krajów, na północnych Włoch, a my będziemy sobie tutaj patrzeć, ale oczywiście będziemy ten kredyt i tym krajom spłacać, no bo nie ma innej drogi. I drugie pytanie... O ETS-y, czy to już ostatecznie pójdzie do kosza, czy to też jest taki moment, no teraz ceny spadły, jest fajnie, no i absolutnie żadnych refleksji, jeśli chodzi o system monitorowania dwutlenku węgla, jeśli chodzi o Fit for 55, w Europie nie będzie. No absolutnie musi być rewizja, dlatego że krajobraz gospodarczy się zupełnie zmienia. To zacznijmy najpierw od tych pieniędzy za Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast jeśli pan doktor pozwoli, może jeśli idzie o tą politykę energetyczną i kwestię całego Green Dealu, to jak gdyby nie liczmy na Fransa Timmermansa, bo on kompletnie nie rozumie, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. On uważa, że tylko zielona energia i jeszcze uzasadnia atakiem na Ukrainę uzasadnia potrzebę realizowania swojej dość... Franz Timmermans, jeśli wejdę w słowo, jest człowiekiem dość inteligentnym i pytanie, czy on nie rozumie związków przyczynowo-skutkowych z tych samych powodów, z których nie rozumie ich Gerhard Schröder. Ale rzeczywiście, że tak, a poza tym jest to socjalista i on chyba w głowie ma jedno, że tą ideologią spowoduje kolejną hegemonię socjalistów w Europie i na świecie, dlatego że ja zastanawiałam się, bo nikt przy zdrowych zmysłach by takiej polityki nie prowadził zubożenia wielu krajów Unii Europejskiej poprzez tego typu programy. Natomiast on to czyni, jest to absolutnie utopijna, socjalistyczna, by powiedzieć lewacka ideologia, która jest w tej chwili, nawet sytuacja na Ukrainie jest wykorzystywana do tego, żeby w ocenie Franza Timmermansa jeszcze przyspieszyć ten proces. To jest jakiś pomysł, rzecz, ale by sprawdzić przepływy finansowe komisarza Timmermansa w kontekście rosyjskich pieniędzy? Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że trzeba w ogóle bardzo dokładnie przyjrzeć się wszystkim dzisiaj, dlatego że tak jak powiedziałam, ta gra jest bardzo niebezpieczna dla wschodnich granic Europy, mówiąc tak najprostszym językiem. Ale wracając do owego KPO, panie redaktorze, bardzo słuszne pytanie. My nie powinniśmy się domagać, my już te pieniądze powinniśmy mieć. Podpisaliśmy umowę międzynarodową, bo tak trzeba to nazwać. Tak jak pan powiedział, również zobowiązania, które będziemy spłacać w imieniu wszystkich krajów, które dzisiaj mogą już wychodzić z zapaści pokowidowej, bo te pieniądze mają. Pytam się, dlaczego Polska nie. O tym też dzisiaj będę w tej sprawie rozmawiać. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Tutaj powinny być zjednoczone wszystkie siły, jeśli chodzi o europarlamentarzystów. Niestety no, nie możemy wciąż liczyć na europarlamentarzystów opozycji, bo wciąż z uporem maniaka domagają się jakichś debat o wyimaginowanym łamaniu praworządności. No właśnie, tych debat dzisiaj brakuje, pani poseł. To jest po prostu coś, co ja wręcz naprawdę jestem w stanie... To jest właśnie moment, w którym takie debaty powinny być, żeby pokazać wszystkim w Polsce, kim są ci ludzie,
co to jest Parlament Europejski, niech oni teraz stoją i atakują Polskę za jakieś wyimaginowane przestępstwa. To jest bardzo niebezpieczne, panie redaktorze, na zewnątrz. To jest bardzo niebezpieczne w budowaniu sojuszy na rzecz Polski. Oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że nadal realizują scenariusz zagranica w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Ja apeluję, żeby oni po prostu przestali, bo bardzo trudno tutaj jest też tłumaczyć w tym wypadku, jakie są też, jaka jest specyfika działania Putina i specyfika działania Rosji, bo wielu z nich tego po prostu nie rozumie, bo tego nie przeżyli. My to ja bym ich, na pani poseł, zachęcał do tego typu wypowiedzi, bo my te wszystkie wypowiedzi słyszymy, notujemy, co kto powiedział, i to jest właśnie najlepszy moment, kiedy te antypolskie fejki powinny z ust państwa europosłów Platformy Opozycyjnych padać, bo wtedy będzie największy kontrast, a rozliczymy tych państwa przy okazji najbliższych wyborów, mam nadzieję. Beata Kempa, eurodeputowana Prawo i Sprawiedliwości, dziś ze Strasburga, bo tam obraduje to dziwne grono, które będzie teraz się pochylać z czułością nad Ukrainą, po to, by za dwa dni, za tydzień zacząć krytykować polskie reformy, no bo oczywiście w Polsce nie wolno reformować systemu sprawiedliwości, a zwłaszcza nie na taki, jak jest w Niemczech, bo w Niemczech jest prawidłowy, ale my takiego mieć nie możemy. Jeżeli państwo coś nie rozumiecie, to tak, nie wiem, naprawdę. Czy to przykład Hiszpanii, gdzie rozwiązania są tożsame i tam są krytykowane. Ale oni nam powiedzą, że Hiszpanie i Niemcy to stare demokracje, którym wolno, a my tutaj, buszmeni, nie możemy mieć takich rozstawień jak Übermensche z Niemiec. No, jeszcze raz, tutaj, pięknie dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Tutaj no, rozmów tylko dodamy już jeszcze jedno, że w tle są jednak wciąż potężne interesy, które dla niektórych w Europie są ważniejsze niż życie i zdrowie zwykłych ludzi, życie i zdrowie dzieci. Życie nie i zdrowie przyjmuję pani życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Na wszelki wypadek kobiety składam. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się pięknie. Kłaniam Beata się. Kempa, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. My za moment przechodzimy do potrójnego espresa. Dzisiaj gośćmi będą Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska.